kochani, witajcie z tej strony, wasza Adrianna i dziś mam dla was fantastyczny film, dlatego że robimy test kosmetyku Vicky Gabor, stworzonych wraz z marką Ingrid. Wiem, że bardzo lubicie, jak testuję kosmetyki influencerów i nawet zapytałam się was na Instastory, czy chcecie, żebym taki film nagrała? Wyraziliście bardzo duży entuzjazm, więc oto jestem. Dziś przetestujemy całą serię kosmetyku Vicky Gabor wraz z Ingrid i powiem wam, że od samego początku Ingrid mnie zdenerwowało, ale dlaczego, to wam powiem po wstępie. Tak więc co, no przechodzimy do filmu. Pamiętajcie, że jeżeli film wam się spodoba i chcecie zostawić mi mały prezent, to po prostu kliknijcie kciuka w górę, bo dla was jest to sekunda, a dla mnie wielka motywacja. A także, kochani, klikamy subskrybuj, bo jeżeli wam się nie spodobam, to po prostu mnie unsubujecie, a może zyskacie fajny kanał do oglądania. Czemu nie? Jak nie klikniecie subskrybuj, to gdzieś tam wam się zgubię, więc teraz klikajcie suba. I co? Ja już nie przedłużam i ruszamy. Okej, więc na początku powiem wam, co mnie zdenerwowało i postaram się to powiedzieć spokojnie i jasno to wyjaśnić, żeby zaraz nie dostać jakiegoś pozwu i wiadomo, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Dla mnie to jest troszeczkę takie dziwne, że marka Ingrid, jak wydaje swoje kosmetyki wraz z influencerami, to często te kosmetyki od razu pojawiają się na promocji i z tej promocji nigdy nie znikają. Mam wrażenie, jest to moja opinia, ale wydaje mi się, według mojego wrażenia, które oczywiście może nie być prawdziwe, że ta promocja nie jest do końca prawdziwa. Ja odczułam to tak, jakby mówili: hej, zobacz, te kosmetyki są drogie, ale są teraz na promocji, więc kup je teraz, bo znikną z promocji i będziesz musiał zapłacić cenę regularną. Ale ja nigdy nie widziałam, żeby te kosmetyki w tej cenie regularnej naprawdę były. Więc według mnie może fajniej by było, gdyby te kosmetyki rzeczywiście miały tą niższą cenę, a nie bawimy się w to, że one mają wyższą cenę, ale są na promocji. Bo słuchajcie, te wyższe ceny, które są podane na tych kosmetykach, które są przekreślone, są tak wysokie, że jakby to nie była marka Ingrid, tylko jakby to była wysokopółkowa marka, nie wiem, MAC. Żeby wam to wyjaśnić, ja odczuwam to tak, jakby ktoś powiedział: mam grzebień, który chcę sprzedać za 10 zł, ale powiem im, że on kosztuje 20 zł i że zrobiłem promocję i teraz kosztuje 10 zł, więc kupujcie, bo jest na promocji. Nie wiem, ja chyba bym wolała, gdyby od razu miały te niższe ceny i bardzo dobrze to widać, że te kosmetyki tak naprawdę nigdy z tej promocji nie schodzą. Na tym zdjęciu, bo zrobiłam zdjęcie dwóch stoisk i dobrze to widać, że te kosmetyki, nie wiem, chyba nigdy z tej promocji nie schodzą właśnie na tym zdjęciu. Ja to zdjęcie zrobiłam u mnie w Rossmanie i mamy nowe stoisko z kosmetykami Vicky Gabor, to są nowości, a obok są starsze kosmetyki wypuszczone przez Fagatę, które były wypuszczone, nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca temu, coś takiego. I te nowe i te stare są na promocji, więc ta promocja nigdy nie znika? Po co mówić, że to jest promocja, skoro i tak zawsze jest ta jedna niższa cena? Letnia promocja? Przecena na stroje, kierpce i olejek ręcznej roboty. Hej. O, fajnie. Moim zdaniem tak by było po prostu jaśniej. Dlatego ja ostrzegam, w tym filmie nie będę podawała tych wyższych cen, od razu podaję te ceny promocyjne, bo moim zdaniem one nigdy się nie zmienią po prostu. Poza tym też nie chcę was zdenerwować tymi wysokimi cenami, dlatego że te wysokie ceny są po prostu za wysokie. Na przykład taki zestaw, żel pod prysznic i pomadka kosztuje, uwaga, niby bez promocji 85 zł. Więc ja po prostu, ja się nie chcę denerwować, nie chcę denerwować siebie, nie chcę denerwować was. I mogę z dumą albo niedumą, zależy jak kto na to patrzy, powiedzieć, że kupiłam wszystkie, a przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystkie kosmetyki z tej serii. Więc wszystko będziemy mogli sobie przejrzeć i słuchajcie, za te wszystkie kosmetyki zapłaciłam 783 zł. Nie jest to tania seria, absolutnie. Niektóre kosmetyki nawet po promocji są bardzo, bardzo drogie. Ja pamiętam, że mówiło się kiedyś, że Ingrid to jest tańsza marka kosmetyków, ale uważam, że to twierdzenie to już można wziąć, zgnieść i wyrzucić, bo to już absolutnie nie jest tania marka kosmetyków. To już jest marka średniopółkowa. Ale to wam później o tych cenach opowiem. Więc co mamy w... Ups. Więc co my tutaj mamy? Mamy dwa zestawy. W jednym zestawie jest balsam do ciała oraz mgiełka. Myliłam się, nie żel pod prysznic, tylko balsam. I jest to zestaw shimmer, a w zestawie gold mamy balsam i błyszczyk. I oba te zestawy kosztują 65 zł. I jest to
bardzo dużo, jak po prostu za balsamik do ciała i za błyszczyk. No ale dobra, zobaczymy, może są fajne. Mamy dwie mgiełki do ciała, różowa Cute i złota Spell i one kosztują 30 zł. Spray fiksujący, również 3 dyszki. Jego plus jest duży, jest naprawdę duży, bo to jest 125 ml. Mamy do wyboru aż 6 żeli brokatowych i one kosztują 33 zł. Dwie kredki do ust, też 33 zł. Bardzo dużo jak za kredkę do ust. Kremowy róż, kremowy rozświetlacz i dwa do wyboru kremowe bronzery. Każda z tych rzeczy kosztuje po 40 zł. Żel do brwi 35 zł. Oraz trzy błyszczyki 26. Powiem Wam, że na początku jak stanęłam przed tą szafą, to mi się wydawało, że tam w tej kolekcji są same błyszczyki. Bo zobaczcie, to jest wszystko zamknięte w podobnych opakowaniach. I ja mówię, co? To w tej serii są same błyszczyki? Nie, jest dużo więcej kosmetyków. Po prostu rozświetlacze czy produkty do ust są zapakowane tak samo. I moje pierwsze wrażenie na temat tej kolekcji jest takie, że jest ciekawa. Jest dużo ciekawych kosmetyków. Jestem bardzo ciekawa właśnie tych żeli brokatowych, czy na przykład tych rozświetlaczy, czy bronzerów w kremie. Więc dobra, od czego by tutaj zacząć? Bo naprawdę dużo ciekawych produktów do przetestowania mamy. Może, słuchajcie, żeby się nie przemęczać, zacznijmy sobie łatwo, zacznijmy od mgiełek. Mgiełka do ciała z połyskującym brokatem o aromatycznym czekoladowym zapachu. Nieźle. Jakby to miało ładny czekoladowy zapach i do tego dawało fajny blask, to czemu nie? Pryśnijmy sobie. No napompuj się, pryskaj. Tutaj nie mamy wieków, żeby siedzieć. Co jest? O, chyba się napompowało. Uwaga, uwaga. Prawie, prawie. Nie. O, udało się. Okej. Ładna mgiełka. Rzeczywiście pachnie czekoladą. Takim wyrobem czekoladopodobnym, ale dobra, nie szkodzi. Uj, rzeczywiście fajny blask pozostawia i jest to mocny blask. Tych drobinek jest sporo, bałam się, że wiecie, będzie jeden brokacik, ale nie, tego blasku jest dużo. Zapisałam kartkę z cenami i ona jest teraz cała w brokacie. Akurat się, słuchajcie, ubrałam super do tego testu, bo mam ubrania z długim rękawem, ale prysznijmy sobie tutaj na rękę. Dobra, mamy czekoladową i teraz pompujemy różową. Dawaj. To jest dobry trening, słuchajcie. Nie, ja nie będę musiała dzisiaj pójść na siłownię. Ta, moi kochani, jest o zapachu kwiatowym. Ten zapach już bardziej przypomina takie perfumy. Trochę takie perfumy babciny, ale co kto lubi. No, no, totalnie. To mi się kojarzy z takimi perfumami Pani Zalewska. Kojarzycie te perfumy? Nie wiem, może ja źle je pamiętam. Jakoś mi ten zapach tak nie ciągnie, no. No tak, taki mydlano-kwiatowy zapach. Trochę toaletowy. Ja jestem, słuchajcie, bezwzględna, jeżeli chodzi o opisywanie zapachów. Toaletowy, jak babcia, jak mydło. Nie, ten zapach nie jest w moim stylu. Uważam, że ciekawie by było, jakby dali na przykład zapach gumy do rzucia, coś takiego. Vicky Gabor to jest taka młoda dziewczyna. Chyba by mi taki zabawny zapach bardziej pasował do tej kolekcji niż ten, taki elegancki. Brokat nie jest w tym samym kolorze, bo ten jest złoty, ten jest różowy. Ale czy ktoś jest w stanie to zauważyć? Nie. Musielibyście naprawdę mnóstwo tego napsikać, żebyście widzieli różnicę w kolorze tego brokatu. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie wybrać, to kierujcie się zapachem, niekoniecznie kolorem brokatu. Ten jest różowo-złoty, ten jest złoty-złoty, ale ten ma moim zdaniem lepszy zapach. No to może być ciekawy produkt gdzieś tam, wiecie, na lato, na ramiona czy na imprezę. Daje Wam troszeczkę blasku, jednocześnie zapach i nie klei się, bo te wszystkie olejki bardzo, bardzo się kleją. A tutaj nie, po prostu psikacie i zostaje Wam zapach i brokat. Ale też jeżeli zależy Wam na dużej ilości brokatu, to zapomnijcie. Tutaj jest po prostu taka mgiełka lekka. Ale jest to ciekawy produkt. Na pewno na lato i na imprezę będę używać. No dobra, to zacznijmy sobie testować wreszcie makijaż. I co? Zepnę sobie te kudły, żeby mi tutaj w oczy nie wchodziły, roboty nie psuły. Pięknie. Bardzo pięknie. No to co? Dawajcie, przetestujmy sobie może ten żel do brwi, bo to szybko przetestujemy i zobaczymy, jak się sprawdzi. Muszę powiedzieć, że ma ładne opakowanie. Ja na początku myślałam, że to będzie maskara. Zazwyczaj w ten sposób są zapakowane maskary, a żele do brwi są w jakichś plastikowych opakowaniach albo przeźroczystych. Tu mamy takie złote, czemu nie? Duża szczoteczka i co, on będzie przeźroczysty? Tak, on będzie przeźroczysty. Jaka jest jego cena? Jego cena to, słuchajcie, już mówiłam 35 zł. Wam już mówiłam, ale sobie przypominam. 35 zł jak na bezbarwny żel, to jest sporo. To na pewno nie jest tanio, ale ładnie brwi wyczesuje, jak na razie widzę. Sprawdzimy sobie później, jak będzie z jego utrzymaniem. Nie wiem, czy on będzie miał bardzo sklejającą i utrzymującą konsystencję. A jeżeli chodzi o taki żel do brwi bezbarwny, to ja Wam mogę serdecznie polecić to mydełko z Hebe. Ono jest świetne, bo to nie jest mydełko z Hebe, to nie stworzyła Hebe, ale po prostu wszyscy mi mówią, że ono jest dostępne w Hebe, więc mówię mydełko z Hebe. I ono jest świetne i ono Wam ustawi brwi w takiej pozycji, jak będziecie chcieli. Jeżeli będziecie chcieli sobie z brwi zrobić kwiatka albo daszek, to Wam zrobi daszek. A tutaj ten
żel jest okej. Okay. Nie jest jakoś mocno sklejający, więc jeżeli zależy Wam na bardzo, bardzo naturalnym efekcie, to jest super. Jeżeli zależy Wam na mocnym wyczesaniu i postawieniu tych brwi, no to może być problem. No ale zobaczymy, jak będzie później. Trochę wyczesałam te brwi, ale na razie czekamy. Nie wiem też, jaki tak naprawdę jest sens wypuszczania żelu do brwi w takiej kolekcji, no bo mamy tutaj szalone produkty, szalone kolory, a jednocześnie dają nam bezbarwny żel do brwi, po którym ciężko oczekiwać nawet, że on będzie jakoś bardzo, bardzo utrzymujący, prawda? Według mnie mogli dać zamiast tego jakiś fajny odcień eyelinera, czy kolorową maskarę, coś pasującego do tej kolekcji, a nie bezbarwny żel do brwi, tak? Okej. Okay. Bardzo to ciekawe. No dobra, czekamy. No i dobra, przejdźmy do czegoś ciekawszego, do produktów do twarzy. Mamy, jak mówiłam, rozświetlacz, róż i bronzer. Brąz mamy w dwóch odcieniach. Jeden ciemniejszy, drugi chłodniejszy. Oba wydają się być naprawdę bardzo ładne. Sprawdźmy sobie odcienie. Zobaczcie, one są nawet zapakowane w takie produkty, jak pakuje się błyszczyki. Ten jaśniejszy Creamy Chocolate ma bardzo ładny, chłodny odcień. I ten ciemniejszy Dark Creamy Chocolate, Creamy Dark Chocolate, też ma bardzo ładny odcień. Ale wybierzmy sobie ten jasny. Ja w ogóle nie jestem opalona, więc bezpieczniej będzie postawić na ten jaśniejszy. No i dobra, tutaj nie wiem tak naprawdę, ile go użyć, bo on może być super mocny, a może być także bardzo mało kryjący. Wow, jak to jest ładny odcień. To jest naprawdę taki odcień chłodnej kawy z mlekiem. I taka naprawdę niewielka ilość wystarczyła, żeby jakiś cień pod tą kością policzkową zaznaczyć. Hej, widzę cię, rozumiem cię, podobasz mi się. Nie robię plam, nie roluję się, ja staram się go raczej wciskać, bo mi bardzo teraz schodzi skóra. I jakbym zaczęła tak trzeć, to ja bym starła cały makijaż, starłabym sobie wierzchnią warstwę skóry, abym produktu nie nałożyła. Więc jak dziwicie się, czemu ja to tak ciapkuję, to ze względu na moje problemy z cerą. Dobra, fajny jest. Nie trzeba nałożyć dużo, żeby zaznaczyć tą kość policzkową. Ja nałożyłam naprawdę ociupinkę. A i tak coś widać. Nałóżmy jeszcze z tej strony. Serio, ociupinka wystarczy i naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, po tej stronie trochę więcej poruszałam w ten sposób, trochę mniej ciapkowałam, wklepywałam, zaryzykowałam i powiem Wam, że nawet tak bardzo mi się skóra nie roluje. Czyli jest fajne. Zdecydowanie ta strona, przy której tarłam, wygląda lepiej niż ta strona, przy której wklepywałam ten produkt. Dobra, pozostałość nałożę sobie jeszcze na kości. Naprawdę jest bardzo, bardzo wydajne. No dobra, no ja już zostawiam, bo zaraz wszystko zepsuję, ale z bronzera jestem jak na razie bardzo zadowolona. Przejdźmy sobie teraz do różu i pamiętam, że tego typu róż był dostępny w kolekcji Lexi i wiem, że on był bardzo, bardzo mocno napigmentowany. Ja nałożyłam go dużo i później bardzo żałowałam. Więc ja już tego błędu nie popełnię. Nałożę po prostu ociupineczkę. O, widzieliście, jak mi tak wyleciało? Zobaczymy, jak odcień tego. To jest taki fajny, różowy, świeży odcień Barbie. Podoba mi się. No dobra, tak jak sobie trochę rozprowadziłam, to nałóżmy teraz na policzek. To jest taki chłodny, jak mówię, chłodny, chłodny odcień Barbie. Ale ja taki lubię, nie mam problemu. Nawet on troszeczkę wpada, słuchajcie, w taką lilę, w taki fiolet. No ale jego napigmentowanie to jest coś. One, te produkty są naprawdę bardzo napigmentowane, bo jak widzieliście, ja nałożyłam tutaj, rozprowadziłam po dłoni, dopiero przeniosłam na policzek i już efekt jest wow. Już widać to bardzo mocno na policzku. No, chyba będziemy mieli kolejny fajny produkt. Wiecie, to właśnie nie chodzi o to, że jestem źle do tych produktów nastawiona, bo ja bardzo lubię te kolekcje Ingrid z influencerami, bo naprawdę te kosmetyki są wysokiej jakości i są po prostu ciekawe. Ale denerwują mnie te ceny i denerwuje mnie ta niewiedza, czy te kosmetyki rzeczywiście na tej promocji są. Po tej stronie nałożyłam więcej i tutaj efekt jest już dużo, dużo mocniejszy. Powiem Wam, że róż wygląda naprawdę bardzo ładnie i jego kolejny plus jest taki, że ja nałożyłam ten róż, jak i bronzer, na upudrowaną twarz, bo teoretycznie płynne produkty nie powinniśmy jednak nakładać na puder, no bo może się zrobić jakieś ciastko. A ja, mimo że mam dużo pudru, bo wiecie, że Wasza Dusia lubi się upudrować, żeby się nie świecić w strefie T, więc mimo że mam dużo pudru i mimo że skóra mi schodzi po prostu jak z węża, to mimo to nic tutaj się nie ściastkowało, wygląda bardzo ładnie, nawet nałożone na taką szpachlę, która się teraz na mojej twarzy znajduje. Więc wow, na razie jest super. No i co, przejdziemy do rozświetlacza. Mnie najbardziej, słuchajcie, akurat rozświetlacze interesują. Wydają mi się najbardziej ciekawe, więc ja tutaj chcę bardzo, bardzo mocnego rozświetlenia. Rozświetlacz, no jak nałożyliśmy grubą warstwą na dłoń, robi wrażenie. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądał na policzku, więc zaaplikujmy sobie. Rozświetlacz ma fajny szampański odcień. Ja bardzo lubię takie odcienie rozświetlaczy, bo one
kolory po prostu pasują do wszystkiego, no nie? I do różowych makijaży, i do makijaży bardziej w brązach. Spróbujmy dać więcej, bo ja chcę mocnego, mocnego rozświetlenia. Ciekawa jestem, czy wolicie rozświetlacze w kremie, czy rozświetlacze pudrowe. Ja akurat dużo bardziej wolę rozświetlacze pudrowe, bo jest po prostu z nimi mniej pracy. Bierzecie pędzel, trach, trach i już macie efekt. Z tymi w kremie jest problem, bo jak widzicie, nakładam, nakładam. Trzeba pilnować, żeby się nie zrobiło ciastko. W tym rozświetlaczu plus jest taki, że wygląda to bardzo, bardzo naturalnie, ale nie wydaje mi się on jakoś bardzo mocny. Tak naprawdę wy teraz widzicie lepiej, bo ja przez te lampy jestem trochę oświetlona i ciężko mi stwierdzić, czy ten blask jest mocny, czy jest to być może taki delikatny rozświetlacz. Wiem jedno, wygląda naturalnie na twarzy. Próbuję sobie gdzieś go tutaj palcem nałożyć na usta. No moim zdaniem on daje taki bardzo naturalny, zdrowy efekt rozświetlenia. Na pewno nie jest to super mocnym rozświetlacz, którym porazicie wszystkich, ale jeżeli zależy Wam na naturalnym efekcie, no to byłoby spoko. Tak, nakładany palcem ten efekt jest mocniejszy. Ja akurat wolę mocne rozświetlenie, ale jak ktoś z Was lubi takie naturalne rozświetlacze w żelu, to czemu nie? Na nosie mi trochę staru podkładu, zrobiła się taka czerwona plama, ale ja słuchajcie, na nosie mam bardzo ciężką skórę, po prostu wszystko, co nałożę na nos, się ściera. Dlatego jak ja nakładam rozświetlacz na nos, to tylko tak delikatnie przejeżdżam pędzlem i tyle. Bo jak ja wklepuję coś, to niestety nie wklepuję produktu, tylko ścieram sobie podkład. Moja skóra na nosie to jest naprawdę inna historia. No ten rozświetlacz jest właśnie do tego fajny, żeby utworzyć taki naturalny efekt rozświetlonej skóry. Co też jest spoko, jeżeli właśnie na takim efekcie Wam zależy. No dobra, to co? Zabieramy się za te kredki. Mają bardzo ładne odcienie. Dlatego, że mamy jeden odcień bardziej wpadający w róż, a jeden odcień taki bardziej brązowy. Okej. No nie no, śliczne są te odcienie. Teraz tak naprawdę nie wiem, na który się zdecydować, bo obydwa są piękne, ale weźmy sobie może ten brąz. Obrysuję sobie nim usta. Kredka jest bardzo, bardzo miękka, ale zostawię odpowiednią ilość odcienia. Nie musicie się namachać, żeby nałożyć ten produkt. No podoba mi się. I odcień jest śliczny. Jedyne co, to cena jest dość wysoka, bo moim zdaniem 33 zł jak za kredkę do ust z Ingrid. To jest trochę sporo. Kredka jest naprawdę fajna, mięciutka, super się nakłada, są piękne odcienie. Tylko dwa, ale są bardzo ładne, więc kredka jak najbardziej. Mamy także produkty do ust i słuchajcie, ja te produkty do ust już testowałam, testowałam je na shortsach, dlatego że na początku, zanim oni wydali tą pełną kolekcję, to wypuścili właśnie tylko te błyszczyki, więc te błyszczyki już tutaj testowałam. I co ciekawe, oni teraz wypuścili tak pojedynczo 3 błyszczyki, a wcześniej były 4. Wcześniej mogliście jeszcze mieć taki błyszczyk, który według mnie był najładniejszy, teraz pojedynczo nie wolno go kupić, nie ma. Można go kupić w zestawie, więc no to jest ciekawe. Szkoda, bo inaczej zostajemy z takimi trochę dziwnymi odcieniami. Mamy przeźroczysty ze złotym brokatem, mamy przeźroczysty z różowym brokatem oraz mamy po prostu brązowo. Więc ja po prostu nałożę tą brązową, bo ona da nam tutaj najwięcej odcienia i będzie pasowała do tej kredki. Ten odcień brązowy jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. No ona jest taka najmniej szalona z tych wszystkich. No ale ten odcień jest porządny. Zobaczcie, tak naprawdę 3 machnięcia i pomadka jest nałożona. No to jest bardzo ładny odcień. Zobaczymy jak z utrzymaniem. Szkoda tylko, że nie wypuścili pojedynczo tego produktu, bo on był naprawdę bardzo ładny. To był taki błyszczyk z naprawdę porządnym, złoto-brązowym blaskiem. No zobaczcie, no to jest moc, no nie? A te dwa pozostałe, które zostały, ten różowy i ten złoty są takie trochę mech, nie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ten złoty, no to jest po prostu przeźroczysta pomadka ze złotym blaskiem, a ten różowy to jest po prostu taki Barbie róż ze złotym brokatem. Według mnie te odcienie są właśnie najfajniejsze. Powiem Wam, że patrzę na razie na brwi i całkiem spoko się utrzymują. Na razie minęło, wiecie, bardzo mało czasu. Ile to minęło? Tam kilkanaście minut. No ale może niepotrzebnie na ten żel tak narzekałam. Wydaje mi się, że te zestawy sobie zostawimy na koniec, a teraz przejdźmy do według mnie najciekawszego produktu, czyli tych brokatów w żelu. W ogóle o co tutaj chodzi? To są brokaty, nie wiem, do ciała, to są brokaty do oczu, to są eyelinery, nie wiem, zaraz sprawdzimy. Mamy tutaj mnóstwo odcieni do wyboru, zaraz sobie sprawdzimy i zdecydujemy się na jakieś, ale na początku muszę to otworzyć. Jezu, jak oni to zabezpieczyli. Tutaj jeszcze, wiecie, mamy takie zabezpieczenie, w sensie fajnie, bo pewnie wiele osób chciałoby w tym grzebać, więc dobrze, że tak zabezpieczyli. Co to jest za odcień? Oh my god, ile one mają brokatu! O to chodzi, wow! Tu jest naprawdę bardzo dużo brokatu, zarówno takiego mocno zmielonego, jak i po prostu takich spojrzeń.
sporych drobinek, takich lustereczek brokatu. Więc mamy odcień niebiesko-złoto-zielony, mamy odcień galaxy i zaraz zobaczymy, jak wygląda ten. No ten rzeczywiście wygląda jak galaxy, jak te leginsy galaxy. Tutaj mamy, o wow, jaki on jest piękny, choć mi on się nie kojarzy bardziej w sumie teraz z galaxy, a trochę z morza, bo mamy złoto, srebro, mamy taki ciemny niebieski, to jest naprawdę piękny odcień. O, nawet to trochę pachnie, słuchajcie, ale fajne. Odcień 06 Salt to chyba będzie taki odcień śniegu, a nie. Myślałam, że on będzie taki biały, bo taki się wydaje w opakowaniu, a nie, to jest niebiesko-zielono-złoty. W sumie bardzo przypomina ten pierwszy odcień, tylko po prostu nie ma tak dużych drobinek. Odcień Purple Bloom w opakowaniu wydaje się być biały, a jaki będzie po nałożeniu? Po nałożeniu to jest taki odcień holo. O wow, naprawdę, to jest po prostu taki holograficzny odcień, taki fiolet. Golden Soul w opakowaniu jest niebieski, wygląda jak jakiś koktajl albo jak guacamole, a zobaczmy, jak wygląda na dłoni. No, na dłoni jest po prostu złoto-zielony. Chyba ten najmniej mi się spodobał. Nie wiem, czemu zdecydowali, że ich inspiracją będzie Deep Guacamole. I ostatni Purple Pop w opakowaniu fiolet, a na dłoni fiolet. Już nie taki holograficzny jak tamten, ten wygląda bardziej po prostu jak fioletowo-niebieski brokat. No dobra, na co się zdecydować? Wydaje mi się, że zdecyduję się na ten Galaxy, bo według mnie z nich wszystkich ma taki, no, najbardziej intensywny odcień. One też po czasie super mocno zaschnęły, więc wydaje mi się, że będą nadawały się nie tylko na oczy, ale też na przykład tutaj, nie? Na kości, jako taki szalony rozświetlacz. Czemu nie? Dobra, nakładam go sobie palcem. Wydaje mi się, że palcem będzie najlepiej, bo zazwyczaj jak nakładamy coś palcem, to ma najbardziej intensywny odcień. I wow, to jest naprawdę wow. To wygląda, jakbyście nakładali to 2 godziny i użyli do tego 300 różnych brokatów, a nakładacie to w 30 sekund. No to jest wow. Moim zdaniem najciekawszy produkt z tych wszystkich produktów z tej serii. Tylko uważajcie, bo ja się ciapnęłam tutaj pod okiem i już mi się ten brokat przykleił, no ale trudno, spróbuję go zaraz odlepić. To jest to. Te żele to jest to. To naprawdę wygląda jak produkt, który mogłaby się malować gwiazda popu, jaką jest Vicky Gabor, prawda? Żel do brwi? Mech. Jest okej, ale mech. To jest wow, to jest coś wyjątkowego, to jest coś, co nie znajdziecie w innej firmie. Wyjdziecie do Rossmana, będziecie szukali podobnego produktu i go nie będzie, a tutaj go macie i on jest wow. Robicie to w 30 sekund, a wyglądacie tak, jakby was malowali makijażyści z serialu Euphoria. Serio. O wow, to jest to, słuchajcie. Tym jestem naprawdę zachwycona. Jeżeli macie hajs tylko na jeden kosmetyk, to wybierzcie sobie właśnie jakiś kolor z tych żeli, bo wszystko inne znajdziecie w innych markach, a to jest coś wyjątkowego, co naprawdę warto kupić. Wow! Ale się cieszę, ale jestem podjarana, słuchajcie. Wow. No widzicie mój zachwyt. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja na 100% będę tych wszystkich żeli używać i powiem Wam więcej, ja ich będę nadużywać, bo teraz możecie się spodziewać, że ja w każdym filmie będę występowała w takim makijażu, bo mnie po prostu rozwala mi mózg, że to się nakładało tak szybko, a stworzyło taki efekt wow. To po prostu mi rozwaliło mózg, rozumiecie? No w tych żelikach to się zakochałam. Pomyślałam, że jeszcze nałożymy sobie jeden z tych jaśniejszych w formie rozświetlacza. Ten, który wygląda bardziej jak holo. Zobaczmy, jakby się sprawdził jako rozświetlacz. O, wow. Nie no, też wygląda świetnie. Widzicie to? O mój Boże. Jestem zakochana. To jest to. Wiecie co? Moim zdaniem w ogóle nie powinni wypuszczać w tej serii tego rozświetlacza. Powinni się skupić tylko na tym. Powinni wydać jeszcze więcej odcieni. To jest coś niesamowitego. Naprawdę. Jeżeli lubicie brokat, lubicie się świecić, macie jakąś fajną imprezę karnawałową, to nie idźcie, biegnijcie. Serio. Dobra, nałóżmy sobie jeszcze na koniec ten fikser. Pryska bardzo fajną mgiełką, ładnie pachnie, to nie jest żaden konkretny zapach, dla mnie po prostu to jest taki zapach kosmetyczny. Niech on nam tutaj schnie i dowierzemy się wreszcie do tych zestawów. Powiem Wam, że istnienia tych zestawów trochę nie rozumiem. Wydaje mi się, że chyba byłoby lepiej, gdyby wypuścili te kosmetyki pojedynczo. Chyba, że macie koleżankę, która jest wielką fanką Vicky Gabor i możecie jej to kupić na prezent. Jak mówiłam, w tym pierwszym zestawie Golden mamy tą pomadkę, która wcześniej była dostępna pojedynczo w przedsprzedaży, i Coco Jelly Shimmer, czyli po prostu jest to balsam. Chyba mamy po prostu tutaj to samo, tylko tutaj w formie mgiełki, a tutaj w formie balsamu. Dobra, umyłam sobie ręce, słuchajcie, bo ja miałam tyle tego brokatu na dłoniach, że
to byłoby bez sensu i tak byśmy nic nie widzieli. Jak widzicie, ten produkt jest w takiej żelowej formie i to jest fajne, bo mnie denerwuje, że te wszystkie olejki czy balsamy z drobinkami są niesamowicie tłuste. I później jak zakładamy jakąś sukienkę, czy na przykład jest lato, to się w tym pocimy, to się wszystko brudzi. Ja bym wolała właśnie takie produkty, które wysychają na sucho. Nie zostawiam tej tłustości. I słuchajcie, myślałam, że ten produkt będzie dużo bardziej intensywny niż ta mgiełka, no bo jednak balsam, ale nie jest. Dosłownie ilość brokatu, którą mam na dłoniach, jest taka sama, jakbym sobie psiknęła tym. Więc nie wiem, czy jest sens inwestowania w ten balsam, skoro to samo macie w formie mgiełki. I zapach też jest taki sam. Dla mnie to są po prostu prawie identyczne produkty. Mają po prostu inną konsystencję i są inaczej zapakowane. Ale ten blask jest super, te drobinki się w ogóle nie poruszają, nie przemieszczają się. I jak mówiłam, fajne jest to, że to nie jest tłuste. Więc ja na pewno to na lato zużyję i jeżeli szukacie takiego produktu, to też Wam polecam. Tylko nie wiem, czy jest sens inwestowania 65 zł w ten zestaw, skoro mgiełkę macie za złotych. Uwaga, zaraz znajdę. 30. Czyli ponad połowę mniej. No i jak mówiłam, w zestawie był ten błyszczyk, który wcześniej był dostępny pojedynczo. Czas spróbuję go sobie nałożyć na tą pomadkę, którą mam. I on jest naprawdę świetny, bo zobaczcie, on tworzy naprawdę piękny blask. I nawet ładnie wygląda na tej pomadce i pachnie słonym karmelem. Więc szkoda, bardzo szkoda, że jeden z najfajniejszych produktów musieli umieścić w zestawie, który jest tak drogi, bo kosztuje 65 zł. Dużo lepiej byłoby kupić te produkty pojedynczo, dlatego że mgiełka kosztuje 30 zł, to kosztuje 26, czyli razem mamy 56 zł, czyli 10 zł taniej niż zestaw z tym balsamem. Po co połączyli to w zestaw? Nie wiem, skoro na początku w zestawie nie było. I mamy jeszcze jeden zestaw, ten wpadający bardziej w róż. Oj, w tym zestawie to już w ogóle, słuchajcie, mamy bezsens, bo mamy też ten balsam, tylko że w formie różowej, taki jak wcześniej była mgiełka, no, czyli to będzie to samo. I mamy jeszcze jedną mgiełkę, która też jest ze złotymi drobinkami, tylko ta jest akurat z zapachem jaśminu. Ile takich samych produktów potrzebujemy? No dla mnie te produkty, poczekajcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć tych samych produktów. Tego nie potrzebujecie. Jak chcecie, to kupcie sobie jeden z tych. Nie potrzebujecie pięciu. Obiecuję Wam. Słuchajcie, nikt na żywo, i to Wam obiecuję, nikt na żywo nie zobaczy różnicy między tym odcieniem złotego brokatu, a tym odcieniem złotego brokatu, okej? Okay? To będzie niewidoczne. Ale zobaczmy sobie, jak pachnie ten jaśmin. Muszę go sobie napompować. Bardzo ładny zapach. Ojej. Kurde. Najgorzej. Ach, ja już tak chciałam skrytykować, ale zapach jest bardzo ładny. I z tych wszystkich zapachów mgiełek to ten mi się naprawdę bardzo podoba. Bo jest taki bardzo, bardzo świeży. Tutaj mamy wyrób czekoladopodobny, tutaj mamy starszą panią, a tutaj mamy naprawdę ładny zapach. I znowu, czemu dali fajny produkt i zamknęli go w zestawie? Tylko po to, żeby wydać więcej? To i to powinno być poza zestawami. A jaki jest odcień tego brokatu? Ten zapach jest naprawdę bardzo ładny. Kurde, czemu oni to zrobili? No to jest po prostu to samo, co to, jeżeli chodzi o brokat. To jest po prostu trochę jaśniejsze złoto, ale w życiu nie powiedziałabym, żebyście kupowali cały ten zestaw dla tego produktu, bo ładnie pachnie, nie? To jest mgiełka. Ona przestanie pachnieć po 10 minutach. Więc jak mówię, jakbym miała wybrać któryś z tych błyszczących produktów, to wybrałabym albo ten, bo nie są zamknięte w zestawie. A drobinki i wszystkich są takie same i efekt na skórze jest praktycznie identyczny, nie do zauważenia w życiu codziennym. No dobra, słuchajcie, makijaż mamy skończony i pora przejść do podsumowań. Przede wszystkim teraz będę musiała trochę w tym makijażu pobyć, zobaczyć, jak to się utrzyma, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, że są to kosmetyki na czasie, kosmetyki wpisujące się w tą modę teraz, która panuje w makijażu. Mamy dużo blasku, mamy dużo brokatu. Jak widzieliście, jestem zakochana w tych brokatowych żelach i uważam, że jest to jeden z najlepszych kosmetyków, jaki w ogóle testowałam w tym i w tamtym roku. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie i jak mówię, jakbym polecała Wam jedną rzecz z tej serii, to właśnie to. Bronzery i róż też były spoko. Rozświetlacz był spoko, choć nie dla mnie. Czekoladowa mgiełka mi się bardzo podobała, bo daje ładny, delikatny efekt rozświetlenia na skórze, nie klei się. Będzie super na lato czy na imprezy. Nie jest to do końca mój ulubiony zapach czekolady, bo jak mówię, to jest bardziej taki wyrób czekoladopodobny, to jest sztuczna czekolada. Nie cieknie Wam ślinka na myśl o tej czekoladzie, ale jest okej. Kredki są super. Fixer spowodował, że makijaż wygląda jeszcze bardziej naturalnie i jest jeszcze bardziej rozświetlony. Czy utrzyma mi ten makijaż na dłużej? Zobaczymy. Ale na pewno zdjął taki efekt ciastka i zmęczenia z tego makijażu. Ta brązowa pomadka w odcieniu 01 Cute również super. Ta 04 Glittery Baby także jest świetna, tylko szkoda, że jest zamknięta w zestawie z tym złotym balsamem. A te dwa przeźroczyste błyszczyki
haczyki z brokatem są takie, no okej. Okay. Na pewno nie kupiłabym ich ponownie, bo to są po prostu przeźroczyste błyszczyki ze złotem albo z różowym brokatem. Robią wrażenie, ten efekt jest fajny, ale wydaje mi się, że ciężko by mi się nimi malowało na co dzień. No i słuchajcie, żel do brwi jak na razie fajnie te brwi trzyma. One w ogóle nie wydają się być sklejone. Wyglądają bardzo, bardzo naturalnie. Ja jakoś o tym produkcie nie mówię, bo on jest taki dla mnie najmniej ekscytujący, prawda? Mamy takie ekscytujące produkty w tej kolekcji, jak właśnie te cienie brokatowe, te żele. Jednocześnie przeźroczysty żel do brwi, tak? Aha! Ale na razie sprawdził się fajnie. To jest po prostu, no, spoko żel do brwi, jakich wiele na rynku, dlatego się tak na nim nie skupiam. I jeżeli macie już swój fajny żel przeźroczysty do brwi, to na pewno nie będziecie musieli biec akurat potem, bo ten nie robi nic wyjątkowego. To jest po prostu okej żel do brwi. No dobra, słuchajcie, no to co? To ja teraz idę jeść, idę żyć, idę nagrywać, idę sprzątać i pojawię się u Was za kilka godzin. Zobaczymy, jak ten makijaż się utrzymał. Przede wszystkim mam nadzieję, że te brokaty się utrzymają najdłużej, ale podejrzewam, że tak, bo one są dosłownie przyczepione do skóry, ich się nie da poruszyć. Jak się tutaj pod okiem przez przypadek dziabnęłam, to ja teraz tego nie mogę wyczyścić, bo to już zaschnęło. Więc trzymam kciuki, że to się utrzyma i dobra, widzimy się za kilka godzin. Hej kochani, przyszłam do Was na podsumowanie. Jak widzicie, mam kolorowe pasemka we włosach, bo nagrywałam test sprayów do włosów na shortsy. I jaka jest moja opinia na temat tych kosmetyków? Na szczęście cudownie utrzymały się te brokaty na oczach. Tak podejrzewałam, dlatego że one naprawdę były nie do ruszenia. Ja nawet teraz zastanawiam się, jak ja to zmyję. Tak samo konturowanie, róż i rozświetlacz wyglądają dobrze. O dziwo, nawet ten żel do brwi całkiem fajnie te brwi utrzymał. Konturówka także utrzymała się świetnie. Jedyne co, no to zjadłam pomadkę, no ale tego można było się spodziewać, dlatego że ona była naprawdę bardzo, bardzo błyszcząca, nawilżająca. No, to nie była żadna trwała pomadka, więc no nie było szans, żeby się utrzymała dłużej. Szczególnie, że zjadłam dość tłusty obiad, a potem piernik na deserek, więc no nie dałam zbyt wielu szans tej pomadce. Ciężko mi tak naprawdę, słuchajcie, stwierdzić, jak utrzymał się ten fikser. Tutaj bardzo trudno powiedzieć. Nie widzę, żeby na przykład puder czy podkład utrzymały się dłużej, no ale to trzeba byłoby dłużej potestować. Natomiast mogę o nim powiedzieć tyle, że ma duże opakowanie i że skóra po pryśnięciu nim wyglądała bardzo zdrowo, ale o jego utrwalaniu niestety powiedzieć nic zbytnio nie mogę. Moją opinię już znacie, nie będę się powtarzać. Ja zakochałam się w tych brokatowych żelach i uważam, że to jest prawdziwy skarb tej kolekcji. Inne produkty też były bardzo fajne. Uważam, że ta kolekcja ma naprawdę dobrą jakość, ale to jest hit. I jak mówiłam, jeżeli mielibyście kupić jedną rzecz, no to właśnie ten brokat. No dobra, ja już się z Wami żegnam. Powiedzcie mi, co sądzicie na temat tych kosmetyków i tej całej kolekcji. Czy coś Wam się spodobało? Czy macie zamiar coś kupić? Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję i obejrzyjcie poprzedni film na kanale. A ja już się z Wami żegnam. Pa, pa i do zobaczenia!